A gościem Radia Z dzisiaj profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani profesor, dzisiaj w wielu miastach przed sądami protesty sędziów, prokuratorów, prawników, również w obronie niezależności polskiego wymiaru sądownictwa. Czy po tych ostatnich wydarzeniach, właściwie skumulowanych, które dotyczyły polskiego wymiaru sprawiedliwości, pani też widzi podobne zagrożenie, że trzeba rzeczywiście protestować? My jesteśmy w sytuacji nieopisanego chaosu, potęgowanego przez niezrozumiałe i dosyć chaotyczne przekazy oficjalne. Nie dziwi mnie ten protest, dlatego że w ten sposób porządnie pracować się nie da. Zresztą ja się zastanawiam, czy aby potęgowanie tego chaosu nie jest zamierzeniem, nie jest jakimś projektem politycznym w tym sensie, żeby zdenerwować ludzi i doprowadzić do tego właśnie, że protestują, później mówić, że sieją chaos, że jest coś nie w porządku. Wydaje mi się, że ja rozumiem tych, którzy protestują. Dlatego, że w takiej atmosferze, jaką w tej chwili mamy, wymiar sprawiedliwości porządnie pracować nie może. Pani profesor, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył karę 1 000 000 euro dziennie za to, że mówiąc wprost, Izba Dyscyplinarna zamiast nie działać, to wciąż jednak działa. W odpowiedzi na tę decyzję słyszymy, że kar płacić rząd nie zamierza, a Trybunał Sprawiedliwości nie miał prawa wydać takiego orzeczenia. Czym to się skończyć może tak naprawdę, takie nierespektowanie orzeczeń Trybunału? Mnie się wydaje, że najpierw małe wyjaśnienie. Jest podstawa prawna, jest w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w który to traktat wyraźnie mówi, że jest możliwe nałożenie środków tymczasowych w takich sytuacji, w której idzie o niewykonanie powinności wynikających z traktatu i toczących się postępowań. I otóż tego rodzaju kara jest przewidziana w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No nie wiem, jeżeli ktoś szuka w traktacie o Unii Europejskiej, a to jest traktat o funkcjonowaniu Unii. Więc być może im się mylą tym, którzy kwestionują traktaty. Natomiast faktem jest jedno, że tego rodzaju niesubordynacji powziętym zobowiązaniom wynikającym z traktatu, jak w tej chwili dopuściła się Polska, gdy idzie o niehonorowanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, no to rzeczywiście do tej pory tego typu niesubordynacji ja sobie nie przypominam. Były innego rodzaju wykroczenia. Pani profesor, ale czym to się może skończyć? Czy to się da rzeczywiście nie respektować orzeczeń? Proszę pani, w naszej polskiej historii mamy piękne tradycje postaci historycznych, które kazały sobie podbijać delię, czyli płaszcz, kondemnatkami sądowymi, to znaczy orzeczeniami sądowymi, które się nie wykonywało. Brak egzekucji praw jest czymś, co było podnoszone do rangi niechlubnej cechy Rzeczypospolitej. Obawiam się, że to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to się wpisuje w tę właśnie historię. Natomiast czym to się skończy, nie wiem. Dlatego, że problem cały polega na tym, że wydaje mi się, że politykom mylą się dwie sytuacje. Te, kiedy mają jeszcze jakieś pole manewru, dlatego, że mają ten dyskurs polityczny, z sytuacją, w której dyskurs polityczny został przeniesiony na drogę prawną, bo wtedy już na drodze prawnej to nie ma miejsca na dyskurs polityczny i targowanie się tego rodzaju. Tak jak jest orzeczenie sądowe, to się je wykonuje. Jest postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, należy je wykonać. Natomiast jeżeli się tego nie czyni, to jest niesubordynacja wziętym przez Polskę na siebie zobowiązaniom. Był czas na targowanie się wtedy, kiedy byliśmy w dyskursie politycznym. Nikt nie bronił wcześniej, jeżeli chodzi o Turów, załatwienia tej sprawy na drodze negocjacyjnej. Jeżeli chodzi o kwestię tej ogromnej kary, którą w tej chwili nałożono, to sprawa jest aktualna od lipca dokładnie. No więc mamy chwalić Pana Boga kilka miesięcy, w ciągu których mamy do czynienia ciągle z enuncjacjami na temat tego, że jednak, uwaga, Izbę Dyscyplinarną należy znieść. Przy czym zwracam uwagę, że to postanowienie dotyczy nie tylko funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, ale także kilku innych rzeczy, niwelacji skutków działania tej Izby. Czyli przywrócenia sędziów do orzekania. Tak jest.
tak jest i to jest objęte tym samym aktem. Czyli była zapowiedź polityczna, nic się za tym nie działo. No przecież nikt nie musi jakby w dyskursie prawnym zapowiedź polityczna, że się zlikwiduje, jest niczym. No tym bardziej, że akurat do dosłowności wiary w zapowiedzi polityczne, no to jakby to powiedzieć, to nie przyzwyczajono tutaj uczestników tego dyskursu. No więc w tej sytuacji czego my się dziwimy? Natomiast ja zupełnie nie potrafię powiedzieć, czym to się skończy. Pani profesor, ale mamy jeszcze jeden głos szefowej Komisji Europejskiej, która mówi właściwie już chyba wprost, albo Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, a sędziowie zostaną przywróceni do pracy, albo właściwie z tymi funduszami unijnymi ich wypłatą może być różnie, delikatnie mówiąc oczywiście. No, mój Boże, to jest właśnie dyskurs polityczny. Wzięliście dla siebie zobowiązania, nie chcecie ich wykonywać, no to się teraz nie dziwujcie, no, że jest tego rodzaju retorsja. No. Ja przyznam szczerze, ja się źle czuję akurat w tego rodzaju rozmowie na ten temat, dlatego że ja wiem, co to jest zobowiązanie wykonania postanowienia tymczasowego. Rozumiem, co to jest dyskurs polityczny. Wiem, że należy wykonywać postanowienia TSUE. Natomiast przyznam szczerze, w targach politycznych, w których prawo służy do tego, żeby nakładać, przepraszam bardzo, kaganiec w polityce, żeby ją cywilizować. W momencie, jeżeli powiadamy, prawo nie będzie stosowane do właśnie w tym właśnie celu, no to przechodzimy na jawną mocowanie się na rękę, albo jeżeli chce kto bardziej obrazowo, dwa pociągi jadące naprzeciw siebie. Jeden szantażuje, że nie wiem, nie będzie płacił składek, nie będzie wykonywał zobowiązań. Drugi powiada, że nie będzie, nie wiąże się ze zobowiązań finansowych, które powinny były być przypaść w sprawności dla Polski. No jesteśmy w czystym dyskursie, jakby powiedzieć, siłowym. No co ma powiedzieć na to prawnik? A kiedy pani jako prawnik, jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku słyszy innego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który mówi tak naprawdę i stawia w ogóle stosowanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości pod znakiem zapytania, zastanawiając się jednak, że może niektóre trzeba stosować, a niektóre może wyrugować z systemu prawnego, to co pani na to powie? Sędzia? A jaki sędzia? Przepraszam bardzo, a kto to tak mówi? Podczas decyzji Trybunału Konstytucyjnego sędzia Sochański. Kto? Przepraszam bardzo, nie było takiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To podczas orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego prawnicy w ten sposób mówili, ale to jeszcze do tego pani profesor wrócimy. Na razie robimy krótką pauzę i ciąg dalszy naszej rozmowy będzie na radio.pl, na naszym profilu na Facebooku i na YouTubie. Zapraszam. Ja przypomnę, że gościem Radia Z jest profesor Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była rzecznik praw obywatelskich. Pani profesor, a kwestią, bo rozmawiamy o kwestii przestrzegania praworządności w Polsce i właściwie już w tej chwili nie tylko Unia Europejska na ten temat dyskutuje, ale także tą sprawą zajmą się Stany Zjednoczone. W przyszłym tygodniu Komisja Helsińska przy amerykańskim kongresie też będzie na ten temat dyskutować, na temat przestrzegania praworządności w Polsce, ale także na Węgrzech. Poza takimi skutkami prawnymi, poza skutkami politycznymi, czy pani zdaniem to może oznaczać także skutki gospodarcze? No ale oczywiście, że tak. Tylko, że jakby to powiedzieć, tutaj ja nie jestem dobrym też, jakby to powiedzieć, wróżem, dlatego że, ale oczywiście, że tak, bo to jest wszystko ze sobą powiązane. Problem polega na tym, że można się... Zasada jest taka, wziąłeś na siebie zobowiązania, to je wykonujesz. Jeżeli nie wykonujesz, idziesz na konfrontację siłową, no to liczysz się z tym, że druga strona będzie też wykorzystywała siłowo te środki, które ma w swojej dyspozycji, czy gospodarcze, czy polityczne. No i w jakim kierunku to pójdzie, to przyznam szczerze, no to ja nie jestem akurat komentatorem politycznym. Natomiast nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że konsekwencją i redencji spod prawa no jest pójście na konfrontacyjną ścieżkę, również gospodarczą. No to jest oczywiste. Pani profesor, wczoraj Polska Krajowa Rada Sądownictwa została wykluczona z europejskiej sieci rad sądownictwa właśnie za de facto, i to powiedziano wprost, jej upolitycznienie. To także będzie miało swoje konsekwencje dla sędziów, dla rangi tej instytucji, dla rangi tej organizacji, tego organu? No przecież to jest przede wszystkim kompromitacja tej instytucji. Dlatego, że to jest
organy typu Krajowa Rada Sądownictwa, tam się inaczej nazywają, one mają stać na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Jeżeli, a z takim uzasadnieniem nastąpiło wykluczenie, Polska Rada została wykluczona dlatego, że nie wykonuje swoich funkcji ustawowych, no to wtedy w takim wypadku następuje dyskredytacja publiczna, oficjalna, jawna dyskredytacja tej organizacji. No więc ona traci jakikolwiek ciężar, autorytet międzynarodowy, była zawieszona przez dłuższy czas, więc w związku z tym za to samo, więc w związku z tym był czas się przyzwyczaić, że jakby powiedzieć nie ma specjalnie wiele do powiedzenia. Zresztą proszę zwrócić uwagę, nie bierze udziału w obradach tego zgromadzenia tych właśnie rad sądownictwa. To jest praktycznie biorąc wykluczy, postawiła się poza i ją w tej chwili postawiono oficjalnie poza tą społecznością, do której należą podobne instytucje w demokratycznych państwach prawa. Jeszcze jedna oznaka tego, że my nie całkiem jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Jeszcze jedna oznaka utraty autorytetu na arenie międzynarodowej. Jeszcze jedna oznaka słabości, przetargowej, koalicyjnej, jakiejś możliwości współpracy międzynarodowej. To jest bardzo smutna wiadomość. Natomiast czy to się bezpośrednio na coś przekłada? No owszem się przekłada, dlatego że z kolei jeszcze bardziej proces opiniowania przez tę Radę, Krajową Radę Sądownictwa, jeszcze bardziej dowodnie staje się wątpliwy w świetle tego, że Rada niejako dostaje oficjalną pieczęć tego, że nie spełnia we właściwy sposób swoich funkcji. Więc wątpliwości związane z tymi wszystkimi nominacjami zyskują na ciężarze gatunkowym. Pani profesor, a rozumie pani obawy niektórych sędziów, którzy już teraz mówią, choć pani profesor pewnie zaraz powie, że jeszcze nie widzieliśmy projektów ustaw, bo i rzeczywiście nie widzieliśmy. Mówię tutaj o tych zapowiedziach i likwidacji Izby Dyscyplinarnej i ograniczenia, przynajmniej takie są zapowiedzi polityczne, roli Sądu Najwyższego, także spłaszczenia całej struktury sądów. Sędziowie już w tej chwili tak naprawdę podczas tych protestów też mówią wprost. To będzie kolejny moment, kiedy być może dojdzie do takiej weryfikacji sędziów, czyli którzy sędziowie będą sprzyjali, którzy będą przenoszeni. Już w tej chwili dochodzi przecież do takiej sytuacji, że sędziowie za orzeczenia również, ale także za protesty są przesuwani w zupełnie inne miejsce. Ale nie, tutaj to ja odpowiem, dlatego że w moim przekonaniu, co się w ogóle stało? Cały proces legislacyjny u nas doznał korupcji, w sensie zniekształcenia. Przecież problem polega na tym, że jeżeli w tej chwili się wyrażane są opinie, że ten cały zabieg nie będzie służył rzeczywistej reformie, tak jak nie służyły rzeczywistej reformie te przedsiębrane kroki legislacyjne do tej pory, które zresztą zostały skontestowane, zakwestionowane czy przez TSUE, czy nawet później przez Sąd Najwyższy u nas, czy Naczelny Sąd Administracyjny, no to przecież to tylko znaczy, że mamy do czynienia z ogromnym kryzysem zaufania do władzy. No to jest tak jak, przepraszam bardzo, w swoim czasie też było wiadomo, jeżeli w PRL-u reklamowano jakieś towary, to znaczy dlatego jest reklama, że te towary się nie sprzedają. Jeżeli się mówi o jakimś przedsięwzięciu i mówi, że jest taki cel, to nie bardzo się ma zaufanie do tego, że ten cel taki właśnie jest. Raczej doświadczenie podpowiada, że celem może być rzeczywiście czystka, czy jakaś wymiana kadr, dlatego że do tej pory reformy, te, które podejmowano w wymiarze sprawiedliwości, służyły wymianie kadr. No więc jeżeli to ma być dalsze pogłębianie reform w tym kierunku, no to prawdopodobnie też o to chodzi. A teraz przecież Izba Dyscyplinarna wszczynała już wielokrotnie postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne, jak również dwukrotnie zakończone ze skutkiem zdjęcia immunitetu, nie, czy nawet trzykrotnie, przepraszam bardzo, zdjęcia immunitetu jakiego ja mówię sędziemu, nie za co innego, tylko za czynności orzecznicze. Pociąganie do odpowiedzialności za czynności orzecznicze sędziów, ja przepraszam bardzo, ale to jest skandal. Tym bardziej, że to nie chodzi o to, że oni się wykazali jakimś, nieuctwem, czy jakąś przestępstwem
ewidentnym przy wydawaniu, tylko te orzeczenia się po prostu nie podobają ze względów no, ideowych albo politycznych. No i to jest problem. Dlatego te obawy są oczywiście słuszne i dlatego te obawy pogłębiają sytuację, w której mamy do czynienia no, z ciągłym odkrajaniem kawałków demokratycznego państwa prawa. Jeżeli ktoś mnie o to pyta, czy my jeszcze jesteśmy demokratycznym państwem prawa, ja odpowiadam, bywamy, ale coraz rzadziej. Pani profesor, a pani mówiła też wcześniej podczas naszej rozmowy, że to, co w tej chwili obserwujemy w polskim wymiarze sprawiedliwości, to jest jeden wielki chaos. A gdzie jest w tym wszystkim obywatel? Obywatel ma coraz mniej. No i to jest, mnie się to bardzo pokojarzy z polską służbą zdrowia. Coraz mniej szans na znalezienie ratunku w potrzebie, czyli coraz mniej szans na to, że się będzie miało rozpatrzoną swoją własną sprawę przez właściwy, kompetentny sąd, w stosunku do którego nie będzie później podnoszony zarzut, żeby sąd był nienależycie obsadzony, dlatego że już w tej chwili tego rodzaju sytuacje były podnoszone w Strasburgu. Wtedy, w takim wypadku Strasburg nie obala polskich orzeczeń, ale Strasburg powiada, nie dostałeś obywatelu sprawiedliwości takiej jakości, jaka ci się należy. I za to ci się należy ewentualnie odszkodowanie. No więc, ale następstwem w ramach procedury wewnętrznej powinno być teraz wznowienie postępowania, czy w inny sposób tam doprowadzenie do porządku. Czyli krótko mówiąc, obywatel żyje w wiecznej niepewności, czy to, co dostaje od sądu, to jest to, co powinien dostać i czy to, co dostaje jest w należytej, kwalifikowane, należytej jakości. Przecież to ma dalsze konsekwencje. Jeżeli Unia Europejska opiera się na zasadzie wzajemnego honorowania orzeczeń, to wynika stąd, że opiera się to o zasadę, że sędzia w każdym kraju ma mniej więcej takie same kwalifikacje od strony jakby cech, które powinny go charakteryzować, jeżeli chodzi o jego niezależność jako reprezentanta trzeciej władzy. Jeżeli to wszystko, z czym mamy do czynienia, o czym do tej pory mówiłyśmy, jest wyrazem zakłócenia tej właśnie właściwości sądów, no to przecież w takim wypadku mamy do czynienia z drastycznym naruszeniem pewności obywatela, że po pierwsze mu wymierzy się sprawiedliwość, po drugie, że ta sprawiedliwość będzie uznana w innym kraju europejskim, dlatego że wtedy to i w procesach karnych, i w procesach cywilnych zaczynają się wątpliwości dotyczące uznawania wzajemnego orzeczeń. Przecież to jest problem między innymi ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania. Przecież jeżeli w tej chwili bo to powinien być automat, a w tej chwili sądy innych państw Unii Europejskiej badają każdy wypadek, czy rzeczywiście niezawisłość sędziego była poszanowana w takim wypadku. No to ja bardzo przepraszam. To nie tylko wysadzamy w powietrze zasadę, na której funkcjonuje współpraca wewnątrzunijna, ale jednocześnie własnym obywatelom gotujemy niepewność, gotujemy brak szans, że dostanie to, co mu się należy we właściwym czasie. No wypisz, wymaluj Polska Służba Zdrowia. I jeszcze chciałam pani profesor zapytać panią, jako byłą rzecznik praw obywatelskich, czy pani jest zaniepokojona tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Ja myślę oczywiście o tych działaniach dotyczących migrantów, działania tak, na zasadzie tak zwanego pushbacku, czyli wypychanie tych ludzi poza polską granicę. Czy te działania polskich instytucji, polskich służb również są zgodne z prawem, zgodne z prawami człowieka? Nie, te przede wszystkim, zasa pani wymieniła pushback, to ten ping-pong na granicy. To jest niezgodne z konwencją genewską i niezależnie od tego, że u nas podjęto, niedawno przeprowadzono przez parlament ustawę, ale która miałaby rzekomo legitymizować, no ona część rzeczywiście usuwa wątpliwości, które były poprzednio, ale pushbacków nie uzdrawia. Czy mnie to niepokoi? No mimo, że na pewno, że niepokoi. Przede wszystkim mnie niepokoi jedno. Cała nasza regulacja i zachowanie, standardy tego, co się dzieje na granicy, wykazuje jedno, że nie ma
pojęcia, przepraszam bardzo, no, nasza egzekutywa o tym, że coś takiego jak podział nie władz, podział władzy, podział kompetencji powiada, że owszem, no, Straż Graniczna pilnuje granicy w granicach prawa i na podstawie prawa, no, nie stosuje pushbacków. Jeżeli się zgłasza wobec tego do niej ktoś, kto żąda pomocy właściwej, to się wtedy tej pomocy udziela, wpuszcza we właściwą procedurę. Tylko problem polega na tym, że był czas na to, żeby zorganizować sieć, no chociażby bardzo prymitywnych, ale jakichś obozów. Jeżeli teraz to wszystko wykonują wolontariusze, wykonują osoby, które w gruncie rzeczy, no, nie są organami państwa, powinny być organy państwowe, powinny być organizacje pomocowe, powinny być ci, do których zadań należy udzielanie pomocy humanitarnej w takim wypadku. Przecież to nie o to chodzi, żeby wszystkich wpuścić szeroką ławą do Polski, tylko chodzi o to, żeby ich zebrać, sprawdzić ich pochodzenie, możliwości uzyskania azylu i tak dalej, i tak dalej. A przecież, a jeżeli oni tego nie uzyskają, no to trzeba ich odtransportować z powrotem. I państwa europejskie, owszem, to jest kosztowne, odwożą z powrotem. Samolotami odwożą nawet. No więc, a u nas nie ma tego całego zaplecza. Czyli u nas jest zero-jedynkowo. Zrób co chcesz, stosuj swój pushback. Nie ma całego zaplecza, które by umożliwiało wprowadzenie procedury tej azylowej, tej uchodźczej, jednocześnie zrzuca się na obywateli, ludzi dobrej woli, udzielanie pomocy humanitarnej. Aha, i jeszcze się wyklucza przez wprowadzenie stanu wyjątkowego, wyklucza się uczestnictwo dziennikarzy po to, żeby nikt o tym nie raportował. No przecież to wszystko razem, no to wygląda jak to już nie jest państwo z tektury, to jest państwo sznurkiem związane, żeby nie drutem kolczastym. Pani profesor, tyle tylko, że też mamy konsekwencje, które być może ze względu chociażby na pogodę i to, co w tej chwili się dzieje tam na granicy, no mogą być dramatyczne i drastyczne. Często docierają do nas informacje o tym, że tam osoby po prostu umierają. Tam są małe dzieci, tam są kobiety w ciąży również. No to też właśnie mówię. Przecież powinny być powinno być przewidziane, kto w takim wypadku świadczy pomoc humanitarną. To jest również obowiązek naszego państwa, władz naszego państwa. Ja rozumiem, że to jest kosztowne, tylko zestawmy to wszystko razem. Tam są żywi ludzie, prawdziwi ludzie. Im trzeba, no ja już nie wiem, no wysuszyć im nawet trzeba buty jakoś, żeby nie umierali na tej, w tym płocku na granicy. Ja nie rozumiem w ogóle, jak można stawiać sprawę w taki sposób. Albo wobec tego robimy to, co robimy i co jest naganne, niezgodne z prawem międzynarodowym, albo jeżeli wobec tego udzielimy pomocy humanitarnej, to otworzymy szeroko wrota nielegalnej imigracji do Polski, a nawet i do Unii Europejskiej. No przepraszam bardzo, to tak nie jest. Jednocześnie się po to jest na granicy z Unią Europejską, jest specjalna agenda. Dobrze pracuje, czy źle pracuje, jest inna sprawa. Frontex. Ale my też nawet tego Frontexu nie chcemy wezwać, ponieważ się sobie cudownie podobno radzimy ze sytuacją. No jakże sobie radzimy, kiedy to, co do nas dociera, a jeżeli nawet to, co do nas dociera, to jest wobec tego jakaś, nie wiem, propaganda, no to niedopuszczenie oficjalnych dziennikarzy powoduje, że tej, w cudzysłowie, propagandy, nie można nawet sprostować. Nawet ja przepraszam bardzo, no sami sobie stawiamy grabie i na nie wchodzimy. Więc jeżeli to pani pyta, jeżeli pani pyta o moje zdanie, no to ono takie właśnie jest. Co więcej, jeśli chodzi o tę kontrolę społeczną, jeśli można tak powiedzieć, czyli brak dziennikarzy, to nawet po ustaniu stanu wyjątkowego ma być taka furtka podczas, i ma to dać ta ustawa, specustawa dotycząca budowy tego muru na granicy, że też mogą być decyzje, że na przykład dziennikarze nie będą do pewnego momentu dopuszczani w okolice. Tam jest jeszcze inny problem. Tam jest jeszcze problem ten, że wyłączenie jakiejkolwiek, w ogóle ten mur ma powstać w jakiejś kompletnej izolacji od wszelkich procedur i kontroli. Przecież znowu, jak świat światem, tak zwane dostawy dla wojska, czy dla służb mundurowych, to była cudowna okazja dla bogacenia się, dla różnych fortun, które można było zbić w mniej lub bardziej uczciwy sposób. Wyłączenie społecznej kontroli, wyłączenie informacji powoduje... wprowadzenie tego rodzaju sytuacji oczywiście powoduje otwarcie całej imprezy na tego rodzaju korupcyjne zachowania.
Pani profesor, chciałam zapytać jeszcze już na koniec naszej rozmowy, bo czas nam się powoli kończy, o czwartą falę pandemii, która, jak wszyscy wiemy, patrząc na najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, się rozpędza, mamy coraz więcej zakażonych, coraz trudniejszą też sytuację w szpitalach i jednocześnie wciąż mało zaszczepionych. Czy pani miałaby jako prawnik... Ja jestem kompletnie niekompetentna, jeżeli chodzi o sprawy. Nie. Chciałam zapytać o sprawę z tą związaną. Czy pani jako prawnik, czy miałaby pani obawy przed, bo niektórzy prawnicy o tym mówią, także Rzecznik Praw Obywatelskich o to pyta, jeśli chodzi o wprowadzenie takich większych ograniczeń czy zakazów dla osób, które nie są zaszczepione, czyli na przykład... Nie miałabym żadnych wątpliwości. Te wszystkie ograniczenia, ja się nawet trochę dziwię, że te ograniczenia, które gdzie indziej są wprowadzane, te paszporty poszczepienne, covidowe czy tak dalej, przecież to nie są wprowadzone ograniczenia arbitralnie. Jeżeli je się wprowadza porządnie i uwaga, proporcjonalnie, to one niewątpliwie są zgodne z, byłyby zgodne z konstytucją, na pewno proporcjonalne i dalej, i byłyby zgodne również z prawami człowieka, dlatego że tylko wtedy można mówić o niewłaściwości, jeżeli mamy do czynienia z arbitralnością władzy i nieproporcjonalnym wkroczeniem. Proporcjonalne wkroczenie zawsze daje możliwość wprowadzenia ograniczeń, które między innymi ściągają na tych, którzy je wprowadzają, jakieś krytyki czy międzynarodowej, czy posądzenia o niewłaściwość w świetle praw człowieka. Zwłaszcza, że niektóre kraje unijne, Francja czy Włochy, zdecydowały się to już dawno wprowadzić, prawda? To nie jest akurat, bo moim zdaniem to nie jest akurat, no, wprowadziły i dobrze. Ja znów nie jestem tutaj specjalistką. Ja widzę znowu ogromną niekonsekwencję działania władzy wykonawczej, zwłaszcza w zakresie operowania inną argumentacją niż zero-jedynkowa. Proporcjonalność to jest coś, co jest naprawdę chyba głęboko obce rozumowaniom wszystkich, którzy nakładają na nas jakieś ograniczenia administracyjne, czy operują nakazem lub zakazem. Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była Rzecznik Praw Obywatelskich, była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.